W tym eksperymencie pokażemy Wam, jak zrobić trik wykorzystywany w efektach specjalnych w wielu filmach. Ja sobie naniosę jeden bufor na rękę. Więc tutaj zaraz pokażemy, co się zadzieje. Właśnie stworzyliśmy sztuczną krew. Tak, czyli po reakcji rodanku potasu wraz z chlorkiem żelaza spowodowaliśmy, że zmienia się stopień utlenienia żelaza, przez co nabiera ono krwisto-czerwonego koloru i wygląda jak sztuczna krew.